Pierwszego zawodnika, który wbiega. 48 minut i 23 sekund potrzebował Andrzej Starzyński na przebiegnięcie 15-kilometrowego dystansu i zwycięstwa w 43. edycji biegu nadwiślańskiego imienia Alfreda Frejera. Dobrze znany w Tarnobrzegu 31-latek wyprzedził o ponad 1,5 minuty drugiego na mecie Michała Wojciechowskiego z tarnobrzeskiego Witaru i trzeciego Michała Białego z SKB Kraśnik. Dla mnie, że tak powiem, tutaj ta 15 to jest takie wyzwanie zawsze. Dlatego, że ten bieg odbywa się przeważnie pod koniec sezonu, kiedy jest już za plecami dużo biegów, dużo sił gdzieś tam zostawione na trasach, także no, wyzwanie jest, bo to końcówka sezonu, każdy już na wyczerpaniu, także to takie troszeczkę zmęczenie na zmęczeniu. Wśród pań najszybszą w tym roku okazała się być Katarzyna Albrecht z Krościenka z czasem 58 minut i 58 sekund. Ciężko, wiatr tak trzyma, tak tam nad tym jeziorem wieje, także ciężko dzisiaj. Miałam założone, żeby tam godzinkę połamać, udało mi się, nawet 59 złamałam, także zadowolona jestem. Przebieg trasy biegu nadwiślańskiego nie jest przypadkowy. Prowadzi ona od zamku w Baranowie Sandomierskim do zamku w Dzikowie, miejscu tragicznej śmierci patrona zawodów Alfreda Frejera. Ten liczący około 15 km dystans był również ulubioną trasą treningową tego wspaniałego biegacza. Od początku lat 90. XX wieku współorganizatorem biegu jest Klub Biegacza Witar. Bieg z tradycjami, bieg poświęcony znakomitemu Tarnobrzeżaninowi, który przed wojną, gdyby nie ten przykry wypadek, miał startować w 28 roku w Amsterdamie na olimpiadzie na dystansie 10 km. Zdecydowaliśmy się zorganizować. Bieg jak zawsze cieszył się sporym zainteresowaniem. W tym roku ukończyło go 96 zawodników. Jak ocenia prezes Witaru, trasa biegu nie jest wymagająca i poradzić z nią sobie może każdy zdrowy człowiek trenujący bieganie. Moim zdaniem jest to łatwa trasa. Dystans 15 km to dla wytrawnego maratończyka. Ja przebiegłem 124 maratony. No to jest taka przebieżka, można powiedzieć, w zależności od tego, jakie człowiek ma ambicje i cele w danym biegu. Wydaje mi się, że każdy zdrowy człowiek po jakimś tam kilkumiesięcznym treningu mógłby swobodnie przebiec ten dystans bez szkody dla zdrowia i dla organizmu. Na starcie tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć pana Zdzisława Karpińskiego. 79-latek jako jedyny w stawce ukończył wszystkie edycje biegu nadwiślańskiego. No, trzeba być konsekwentnym i wytrwałym, no i cokolwiek się ruszać. No. Dzisiejszy bieg, jak pan ocenia? No, ciężki był, bo wiatr albo czołowy, albo boczny. Generalnie jak pana sezon tegoroczny? No, skromnie, bo mam trochę z żoną kłopoty, bo chora jest ciężko i muszę intensywnie się nią opiekować. W związku z tym wybieram tylko tego. 2 tygodnie temu maraton biegałem w Warszawie, także skończyłem. I też po raz 43. Z kolei dla tarnobrzeżanki Barbary Szczepanek było to pierwsze doświadczenie z biegiem nadwiślańskim. To był mój pierwszy taki długi bieg. No, trasa nie była zbyt łatwa. Najgorszy był chyba ten podbieg w Siedleszczanach. Miałam moment kryzysu, ale stwierdziłam, że raz się żyje. Do odważnych świat należy. Najważniejsze, żeby dobiec, ukończyć bieg. To mi się udało. Jestem z siebie dumna, zadowolona i zapowiadam więcej. Czas nie był ważny. Najważniejszy był dystans, żeby go pokonać, dobiec. Nic na siłę. Jak widać, mi się udało, także polecam każdemu. Jak co roku obok biegu głównego organizatorzy przygotowali konkurencje biegowe dla dzieci i młodzieży oraz bieg open dla wszystkich chętnych. Tutaj też jesteśmy zaskoczeni mile oczywiście, że tak dużo właśnie młodych biegaczy stanęło na linii startu, bo ponad 250, a więc tylko pozazdrościć i podziękować również dyrektorom szkół, nauczycielom, opiekunom za to, że zwerbowali tak liczną grupę dzieciaczków, bo głównie były to szkoły tarnobrzeskie. Wydarzeniem towarzyszącym 43. edycji biegu nadwiślańskiego był kiermasz ciast i potraw oraz loteria fantowa dla Leosia. Żeby wyzdrowieć, 3-letni Leoś Kuszaj potrzebuje terapii w Stanach Zjednoczonych, której koszt wynosi ponad 1 000 000 zł. Chłopiec ma bowiem nieoperacyjnego glejaka nerwu wzrokowego prawego oka. Podczas kiermaszu na leczenie Leosia udało się zebrać 27 tysięcy złotych. Naprawdę ludzie sami się przyłączają, nikt nikogo nie
nie zmusza, nie wołał, nie prosił. Odzywają się do nas ludzie naprawdę z różnych środowisk. Słuchajcie, my zrobimy to, my zrobimy tamto, my upieczemy. Niesamowite to jest. Zbiórka pieniędzy na leczenie Leosia odbywa się za pośrednictwem Się Pomaga pod adresem www.siepomaga.pl/wzrok-pauza-leona. Dodatkowo w mediach społecznościowych uruchomiony został bazarek charytatywny dla Leosia. Na ten moment jest w sumie chyba na bazarku ponad 4000 osób. No i to cały czas się kręci. To są od drobnych rzeczy do naprawdę jakichś tam takich ciekawszych tematów. Są książki, są usługi, są nawet... Tak, do cieplenia domów, dokładnie. Są rejsy gdzieś tam po wyspach, po Grecji. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tylko no, kwestia poświęcenia chwili czasu, chęci wyłożenia tych pieniążków, ale jak to ktoś kiedyś powiedział, dobro wraca.